nadzoruje ewangelizację w kościele. Gdy ktoś zwraca uwagę na jej problemy, zawsze broni się i wykłóca. Wyraźnie ma problemy w pełnieniu obowiązków, czemu więc kłóci się i usprawiedliwia? Jakie zepsute usposobienie kryje się za jej kłótliwością? Po latach wiary wiedziałam, że Bogu mili są ludzie akceptujący prawdę. Jeśli ktoś wierzy, lecz nie przyjmuje prawdy, to jego usposobienie nigdy się nie zmieni. Racja. Chciałam akceptować prawdę, ale gdy mnie przycinano, kłóciłam się i broniłam. Zaprzeczałam temu, co mówili inni. Później zastanawiałam się, czemu się kłóciłam? Czemu tak dużo mówiłam? Ale na tym kończył się mój żal. Nie dostrzegałam jasno istoty problemu, więc nie zyskałam wejścia. Dzięki niedawnym doświadczeniom zaczęłam się nad sobą zastanawiać, szukać prawdy. Rozpoznawać, że kłótliwość to szatańskie usposobienie znużenia prawdą. Jeśli się nie zmienię, będę zagrożona. Nadzoruję ewangelizację w kościele. Na spotkaniu Juliana, przełożona podlewania, zgłosiła problem w ewangelizacji. Osoby ewangelizujące nie mówią nam na czas o stanie nowych, przez co przy podlewaniu nie możemy odnieść się do ich pojęć i problemów. Juliana wskazała mój problem w obecności tak wielu osób. Poczułam w sercu wstyd. Twoim zdaniem nie pracuję praktycznie? To nie tak, że nie omawiam z braćmi i siostrami tych problemów. Mówiłam im o tym już dawno, ale zmiana wymaga czasu. Wielu z nich dopiero zaczęło ewangelizować. Czemu tak dużo wymagasz? Nie przyjęłam jej słów, bo moim zdaniem ignorowała trudności innych. Wtedy pragnęłam od razu powiedzieć wszystko, co myślę. Ale nie chciałam, żeby uznano, że nie przyjmuję sugestii, więc niechętnie usłuchałam. Upomniałam braci i siostry, by przekazywali informacje o nowych potrzebujących podlewania. Sytuacja wkrótce się poprawiła. Nie zaprzątałam sobie już tym głowy. Aż pewnego dnia usłyszałam, że część podlewających nie współpracuje z ewangelizatorami i ma wobec nich uprzedzenia. Od razu pomyślałam, to przez to, że Juliana wciąż mówi o problemach z ewangelizacją. Myślałam z żalem. Ach, jest irytująca. Nigdy nie myśli o tym, co powinna powiedzieć. Gdy omawiamy pracę, ona powtarza, że ewangelizujący nie przekazują informacji o nowych. Przez to wszyscy myślą o nas nie wiadomo co. Jeśli tak będzie dalej, to jak mamy współpracować? Myśląc o tym, wpadłam w nieopisaną wściekłość. Poinformowałam naszego przywódcę, że Juliana wciąż szerzy niezadowolenie wobec ewangelizatorów, co uniemożliwia nam współpracę. To nie było dobre rozwiązanie. Juliana tylko wskazała problem. Racja. Pisząc tę wiadomość, miałam pewne wątpliwości. Czy zgłoszenie tego jest właściwe? Czy słowo szerzy prawidłowo opisuje sytuację? Ale uznałam, piszę o faktach. Gdy Juliana mówi o naszych problemach, ciężko wzdycha. I robi to tak, jakby sytuacja była beznadziejna. Szerzy niezadowolenie. To jest faktem. Tak więc wysłałam wiadomość, nie myśląc o tym więcej. Nazajutrz Juliana napisała do mnie. Jeśli to, co mówiłam, jest niewłaściwe, po prostu mi o tym powiedz. Moje słowa szerzą niezadowolenie? Wiedziałam już, że przywódca z nią rozmawiał.
Byłam wściekła, bo przecież ona nie przyjmowała niczego do wiadomości. Jesteś aż tak otępiała? Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co myślisz i mówisz? Twoje westchnienia pokazują, jak niezadowolona jesteś z ewangelizacji. Twoja pogardliwa postawa wpływa na innych. Szerzysz niezadowolenie. Chciałam nawet do niej zadzwonić w tej sprawie. Ale pomyślałam, jeśli teraz to zrobię, to czy nie zaczniemy się kłócić? Jeśli ludzie o tym usłyszą, to będzie żenujące. Nasze relacje wtedy się popsują. Jak będziemy współpracować? Nie tak chroni się pracę Kościoła. Racja. Wierzę w Boga od dawna, więc czemu tak impulsywnie reaguję na niektóre sytuacje? Przypomniałam sobie te słowa Boga. Dla wszystkich pełniących obowiązek, czy znają prawdę głęboko, czy nie, najprostszą drogą praktyki, by wejść w jej rzeczywistość, jest myślenie o interesie domu Bożego i porzucenie samolubnych pragnień, motywacji, dumy i statusu. Myśl wpierw o interesie domu Bożego, przynajmniej to trzeba zrobić. Amen. Słowa interes domu Bożego sprawiły, że zaczęłam się zastanawiać. Tak, to liczy się najbardziej. Mój spór z siostrą dotyczył tego, kto ma rację. Obie byłyśmy przełożonymi. Gdybyśmy zaczęły się kłócić i oziębiły nasze stosunki, to byłoby złe. Ucierpiałby na tym wyższy cel. Tak. To, że Juliana zgłosiła problem, nazwałam szerzeniem niezadowolenia. Ale to określenie mogło być niewłaściwe. Szerzyć niezadowolenie to nazywać białe czarnym, mylić dobro ze złem, sprawy pozytywne z negatywnymi. Stoją za tym złe pobudki, ktoś atakuje i potępia innych dla własnych celów. Ale Juliana prawidłowo opisała nasz problem. Obiektywnie o nim mówiła. Były przejawy byle jakości i nieodpowiedzialności w pracy ewangelizacyjnej. Ona mówiła o tym, by naprawić odchylenia i luki w naszej pracy. To było korzystne. Nie było w tym niewłaściwych pobudek. Nawet jeśli przyjęła zły ton, to jednak chciała dobrze. A ja opisałam to jako szerzenie niezadowolenia. Szufladkowałam ją i atakowałam. Myśląc o tym, poczułam się winna. Odpowiedziałam jej. Źle się wyraziłam, przepraszam. Przyjęła moje przeprosiny. Powiedziała, że powinnyśmy więcej się komunikować, by dobrze pełnić obowiązki. Widząc jej odpowiedź, zawstydziłam się. Ale cieszyło mnie to, że się uspokoiłam. Inaczej doszłoby do niesnasek i praca by na tym ucierpiała. Racja. Gdy coś jest nie tak, działam impulsywnie, a to krzywdzi innych i czasem szkodzi pracy. Żałuję tego. Teraz wiem, że muszę wtedy zachować spokój, pamiętać o interesach domu Bożego. Właśnie. Nie myślałam już potem o tej sprawie, ale czułam, że nie zyskałam wiedzy o swym zepsuciu. Więc modliłam się do Boga, prosząc o oświecenie. Pewnego dnia, pisząc artykuł, trafiłam na słowa Boga. Bóg Wszechmogący mówi: jaka jest kluczowa postawa, którą należy przyjąć, gdy ktoś się z nami rozprawia lub nas przecina? Po pierwsze, musisz to zaakceptować, bez względu na to, kto i z jakiego powodu się z tobą rozprawia, czy wydaje ci się to nazbyt surowe, albo w jakim jest utrzymane tonie i w jakich wyrażone słowach. Powinieneś to zaakceptować. Następnie powinieneś rozpoznać, co zrobiłeś źle, jaką skażoną skłonność ujawniłeś
i czy postąpiłeś zgodnie z zasadami prawdy. Kiedy jesteś przecinany i gdy się z tobą rozprawiają, powinieneś przede wszystkim przyjąć taką właśnie postawę. A czy antychryści mają taką postawę? Nie. Od początku do końca emanuje z nich postawa oporu i niechęci. Czy z takim nastawieniem mogą wyciszyć się przed Bogiem i pokornie zaakceptować przycinanie i rozprawianie się z nimi? Nie mogą. Co więc wtedy zrobią? Przede wszystkim będą się wykłócać i przedstawiać uzasadnienia, broniąc się i argumentując przeciwko krzywdom, jakie wyrządzili i zepsutemu usposobieniu, jakie ujawnili, w nadziei zyskania zrozumienia i przebaczenia ludzi, aby nie musieli brać żadnej odpowiedzialności ani przyjmować słów, które się z nimi rozprawiają i ich przycinają. Przymykają oko na własne błędy, choćby nie wiem, jak były ewidentne i jak wielkie straty spowodowały. Nie czują się w najmniejszym stopniu smutni lub winni i nie mają żadnych wyrzutów sumienia. Zamiast tego usprawiedliwiają się ze wszystkich sił i wszczynają wojnę na słowa, myśląc sobie, tu wszystkie chwyty dozwolone. Każdy ma swoje powody. Wszystko sprowadza się do tego, kto jest lepszym mówcą. Jeśli uda mi się przekonać większość do mojego uzasadnienia i wyjaśnienia, to wygrywam. A prawdy, o których mówisz, nie są prawdami, a twoje fakty się nie liczą. Chcesz mnie potępić? Nie ma mowy. Kiedy ktoś rozprawia się z antychrystem i przycina go, on w głębi serca i duszy jest absolutnie stanowczo oporny, niechętny i odrzuca to. Jego postawa jest taka. Cokolwiek masz do powiedzenia, choćbyś miał rację, nie przyjmę tego i nie przyznam się do tego. Nie jestem winny. Bez względu na to, że fakty ujawniają ich skażone usposobienie. Nie przyznają tego ani nie przyjmują do wiadomości, tylko kontynuują swój sprzeciw i opór. Cokolwiek mówią inni, oni nie akceptują ani nie uznają tego, tylko myślą, zobaczymy, kto kogo przegada. Przekonajmy się, kto jest lepszy w toczeniu sporów. Jest to jeden z rodzajów postawy, jaką antychryści prezentują, gdy się z nimi rozprawia i ich przycina. Kiedy ktoś rozprawia się z antychrystem i przycina go, zapytaj najpierw, czy potrafi się przyznać do swoich złych czynów. Następnie zapytaj, czy potrafi zastanowić się nad sobą i poznać siebie. I w trzeciej kolejności zapytaj, czy potrafi odebrać lekcję od Boga, gdy ktoś się z nim rozprawia i przycina go. Dzięki tym trzem krokom można zobaczyć naturę i istotę antychrysta. Jeśli osoba może się podporządkować w obliczu przycinania i rozprawiania się i zastanowić się nad sobą, a tym samym rozpoznać własne skażone wylewy i istotę, to jest to ktoś, kto może przyjąć prawdę. Nie jest antychrystem. Te trzy kroki to dokładnie to, czego antychrystowi brakuje. Kiedy antychryst jest przycinany i ktoś się z nim rozprawia, to zamiast tego robi coś innego, czego nikt się nie spodziewał. Mianowicie, kiedy jest przycinany i ktoś się z nim rozprawia, on wysuwa bezpodstawne kontrargumenty. Zamiast wyznać swoje złe postępowanie i uznać swoje skażone usposobienie, potępia osobę, która się z nim rozprawia i go przycina. Jak to robi? Mówi tak. Niekoniecznie wszystkie przypadki rozprawiania się i przycinania muszą być słuszne. W rozprawianiu się i przycinaniu chodzi o ludzkie potępienie i osąd. Nie są one wykonywane w imieniu Boga. Tylko Bóg jest sprawiedliwy. Kto by potępiał innych,
sam ma być potępiony. Czy nie jest to bezpodstawny kontrargument? Jaki człowiek wysuwałby takie bezpodstawne kontrargumenty? Mógłby to zrobić tylko niepokorny szkodnik, który jest głuchy na głos rozumu, i tylko ktoś, kto jest pokroju diabła, szatana. Osoba mająca sumienie i rozsądek nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Amen. Te słowa ujawniają, że antychryści reagują oporem i znużeniem na przycinanie. Nawet gdy fakty są oczywiste, nie przyznają się do błędów. By zachować godność i status, próbują się usprawiedliwiać i wszczynają kłótnie. A nawet czarny nazywają białym i potępiają tych, którzy ich przycięli. Zrozumiałam, że postępowałam tak jak antychryści opisywani w słowach Boga. Nadzoruję pracę. Wskazany przez Julianę problem z tym, jak pracują ewangelizatorzy, był luką w mojej pracy. Ale ja tego nie akceptowałam i wykłócałam się. Myślałam, że wszystko ze mną dobrze i że siostra celowo próbuje mnie zawstydzić. Więc się do niej uprzedziłam. Później przekręciłam fakty, żeby ją osądzić, zrzucić winę i zgłosić skargę. Nie miałam człowieczeństwa. Użyłam wymówki w postaci trudności pracowników, by inni nie wskazywali problemów. Wydawało się, że współczuję braciom i siostrom, ale tak naprawdę broniłam siebie. Gdybym brała odpowiedzialność za życie innych, dałabym im więcej wskazówek, aby rozwiązać problemy. To byłoby korzystne. Robiłam odwrotnie. Problemów w ich pracy nie pomagałam rozwiązywać, omawiając prawdę, lecz tuszowałam je. Nie brałam odpowiedzialności za ich życie. Starałam się zachować swój wizerunek. Te trudności były wymówką, żeby nie akceptować prawdy i przycinania. Byłam kłamliwa i nikczemna. To omówienie pomogło mi coś pojąć. Czasem nie dostrzegamy problemów w tym, jak pracujemy, a inni je widzą. Gdy na nie wskazują, nasze serca się rozjaśniają i możemy skuteczniej pracować. Tak. Właśnie. Nie można opierać się przycinaniu i rozprawianiu się z nami. Jeśli nie widzimy problemów, to nie robimy postępów w obowiązkach. Racja. Rzeczywiście. Potem pomyślałam, że są problemy w tym, jak pracuję. Więc czemu ciągle winiłam za nie innych? Czemu się nie wstydziłam? Jaka była przyczyna tego problemu? Przeczytałam inny fragment słów Boga. Bóg Wszechmogący mówi: kiedy ktoś przycina antychrysta i rozprawia się z nim, pierwszą rzeczą, jaką antychryst robi, jest stawianie oporu i płynące z głębi serca odrzucenie. Antychryst z tym walczy. Dlaczego tak robi? Dzieje się tak dlatego, że antychryści z samej swojej natury i istoty mają dość prawdy, nienawidzą jej i wcale jej nie akceptują. Naturalnie esencja i usposobienie antychrysta uniemożliwiają mu przyznanie się do własnych błędów lub do własnego skażonego usposobienia. Opierając się na tych dwóch faktach, możemy powiedzieć, że postawa antychrysta wobec przycinania go i rozprawiania się z nim polega na całkowitym i kompletnym odrzuceniu i sprzeciwie. Antychryści nienawidzą tego, opierają się temu z głębi serca i nie mają za grosz akceptacji lub uległości, a tym bardziej jakiejkolwiek prawdziwej refleksji czy skruchy. Kiedy antychryst jest przycinany i kiedy się z nim rozprawiają, to niezależnie od tego, kto tego dokonuje,
Dla Antychrysta nie ma żadnego znaczenia, czego to dotyczy, w jakim stopniu ponosi winę za daną sprawę, jak rażący jest błąd, jak wielką niegodziwość popełnił lub jakie konsekwencje dla Kościoła spowodowała ta jego niegodziwość. Dla Antychrysta ten, kto go przycina i rozprawia się z nim, uwziął się na niego albo celowo doszukuje się błędów, aby go za nie karać. Antychryst może nawet posunąć się do stwierdzenia, że jest właśnie zastraszany i poniżany, że nie jest traktowany po ludzku i że jest deprecjonowany oraz wyszydzany. Kiedy już Antychryst zostanie poddany przycinaniu i rozprawianiu się, nigdy nie zastanawia się nad tym, co właściwie zrobił źle, jakiego rodzaju skażone usposobienie ujawnił, czy usiłował dociec, jakie zasady obowiązują w danej kwestii, albo czy postępował zgodnie z zasadami prawdy lub wypełniał swoje powinności. Antychryści nie analizują samych siebie ani nie zastanawiają się nad żadnym z powyższych pytań i nie rozważają tych kwestii. Zamiast tego podchodzą do rozprawiania się z nimi i przycinania impulsywnie i zgodnie ze swoją własną wolą. Amen. Słowa Boga pokazały mi, że antychryści nie akceptują rozprawiania się z nimi, bo z natury znużeni są prawdą i nienawidzą prawdy. Nie są w stanie przyjąć od Boga pozytywnych rzeczy i pogardzają radą, która zgodna jest z prawdą. Racja. Zrozumiałam, że od początku nie chciałam przyjąć porady siostry, bo w swojej głowie postanowiłam, dajecie rady, nie znając naszej sytuacji. Jesteście bezrozumni i utrudniacie sprawy. Choć nic nie mówiłam głośno, udawałam posłuszną. Ale w głowie miałam już ułożone powody do wykorzystania, by przeczyć innym i odrzucać porady. Podkreślałam, że powiedziałam i zrobiłam to, o co mnie proszono, dając do zrozumienia, czego jeszcze chcecie. Zrobiłam, o co mnie proszono, praktykowałam prawdę. Nie możecie mnie oskarżyć. Jeśli to zrobicie, będziecie w błędzie. Poprzez odrzucenie wskazówek i pomocy przejawiałam usposobienie znużenia prawdą. Pomyślałam o słowach Bożych, które mnie poruszyły. Bóg mówi, wielu uważa, że prawdy, które są dla nich nie do zaakceptowania lub których nie potrafią zastosować, nie są prawdami. Dla takich ludzi moja prawda jest czymś, czemu można zaprzeczyć i co można odrzucić. Amen. Amen. Przyznawałam, że Słowo Boże jest prawdą, że rozprawianie się z kimś służy jego wejściu w życie, pomaga mu zastanowić się nad sobą. Ale tak naprawdę, gdy mnie przycinano lub krytykowano, czułam opór i urazę. Nie przyjmowałam niczyich porad ani oskarżeń. Broniłam się i zasłaniałam wymówkami. W ogóle nie szukałam zasad prawdy. Robiłam, co chciałam. Wedle własnego widzimisię. Pojęłam, że moja kłótliwość niby służyła obronie ewangelizatorów, ale w istocie chroniła mój wizerunek. Jak gdyby wzmożona kłótliwość miała mi zyskać współczucie wśród innych. W ten sposób, niezależnie od wagi problemu, nie musiałam brać winy na siebie. Nikt nie mógł mnie oskarżyć, mój wizerunek nie ucierpiał. Byłam kłamliwa. Kłótliwość zdawała się chronić mój wizerunek, ale ponieważ nie szukałam i nie akceptowałam prawdy, ujawniałam szatańskie usposobienie, mój charakter był splamiony. Wtedy
Zaczęłam żałować, że tyle lat wierzę, nie dążąc do prawdy. Ilekroć się ze mną rozprawiano, nic nie mówiłam, ale w głowie miałam pełno argumentów. Nie mogłam się uspokoić i zastanowić nad sobą. Doświadczałam różnych rzeczy, ale niczego nie zyskiwałam. Myśląc o tym, powiedziałam sobie, że nie będę się już kłócić, gdy zdarzy się coś takiego. Uspokoję się, pomodlę i wyciągnę naukę. To było najważniejsze. Też powinnam to praktykować. Zawsze tylko się bronię. Wytaczam wszystkie swoje argumenty i zaprzeczam opiniom innych, ale przede wszystkim nie akceptuję prawdy. Jeśli się nie zmienię, to skrzywdzę samą siebie. To niebezpieczne. Tak. Niedługo potem zaczęłam pracować przy filmach. Któregoś dnia dostałam wiadomość, że pewien nowy dał się zwieść plotkom i rozpowszechniał w grupie błędne poglądy. By uchronić innych, musieliśmy szybko omówić z nimi prawdę. Racja. Racja. Ale wtedy był problem z filmami, który także wymagał mojej uwagi. Byłam rozdarta, bo obie sprawy były pilne. A ja już przekazałam komuś innemu problem nowych, więc zajęłam się filmem. Na planie filmowym pewne sprawy długo mnie zatrzymały. Zadzwonił przywódca i powiedział: czemu nie wiesz, co jest priorytetem? Gdy nowi są zwodzeni, to najważniejszy problem. Co może być ważniejsze? Filmy nie mogą przeszkadzać ci w kluczowej pracy. Zastanów się, dlaczego traktujesz swoją pracę w ten sposób. Być może za bardzo cieszy cię to, że możesz stanąć przed kamerą. W reakcji na takie przycinanie już chciałam się kłócić. Poprosiłam kogoś innego, by zajął się sprawą nowych. W najgorszym razie opóźniłam to tylko. Przyjmuję do wiadomości, że nie wiem, co jest ważniejsze. Ale to, że niby chce się popisywać, jest nie do przyjęcia. Po pierwsze, przy filmach nie pracuję jako aktorka. A po drugie, wcale nie chcę występować. Więc czemu tak mówisz? Może martwisz się, że będę mniej efektywna w pracy, przez co twoje wyniki będą gorsze. Nagle zrozumiałam, że mam błędne myślenie. Czemu zrzucałam winę na kogoś innego? Czemu chciałam go atakować? Czy nie robiłam się znowu kłótliwa? Przypomniałam sobie fragment słów Boga. Jeśli nie przyjmujesz prawdy, nieważne dlaczego, to choć możesz mieć żal, jesteś skończony. Bóg obserwuje cię zwłaszcza w sprawach dotyczących stosowania prawdy. Czy narzekanie coś da? Czy narzekaniem rozwiążesz problem skażenia? Co z tego, że twoja skarga jest uzasadniona? Czy poznałeś prawdę? Czy Bóg pochwali cię, gdy staniesz przed Nim? Kiedy Bóg mówi: nie praktykujesz prawdy, odejdź na bok, mam cię dość, czyż nie jesteś skończony? Jednym zdaniem, mam cię dość, Bóg ujawni i zdefiniuje cię jako osobę. Amen. Amen. Słowo Boże uświadomiło mi, że Bóg chciał poznać moją reakcję na przycinanie. Jeśli się kłóciłam, czepiałam innych, nie szukałam prawdy i grzęzłam w problemach, to niczego się nie nauczyłam. Nieważne, jak dobre były moje argumenty, nawet jeśli inni je przyjmowali, to jaki z nich pożytek? Jeśli nie przyjmuję prawdy, moje usposobienie nigdy się nie zmieni. Racja. Z tą myślą pomodliłam się do Boga, prosząc o oświecenie, bym poznała siebie. Amen. Przez kolejne dni pytałam siebie,
jakie pobudki mną kierują. Wtedy coś nagle do mnie dotarło. Wyżsi rangą przywódcy poprosili mnie o pracę przy filmach, więc byłam aktywna. Ten film był ważny dla przywódców. Musiałam wypaść jak najlepiej. Miałam ważniejsze sprawy, ale chciałam wszystko bardzo dokładnie sprawdzić i udzielić porad. Chciałam zapobiec jakimkolwiek problemom. Co powiedzieliby przywódcy, gdyby coś poszło źle? Właśnie dlatego byłam bardzo entuzjastyczna i aktywna. To, że nie chciałam stanąć przed kamerą, nie znaczyło, że nie miałam osobistych pobudek. Robiłam to, bo chciałam zyskać uznanie w oczach przywódców i innych osób. Chodziło mi o wizerunek i status. Przy problemie tak ważkim jak zwodzenie nowych, powinnam była inaczej zaplanować swój harmonogram pracy nad filmem. Z łatwością mogłam najpierw zająć się nowymi. Ale myśląc, jak ważny jest film dla przełożonych, zapomniałam o priorytetach, odłożyłam sprawę nowych i poszłam na plan filmowy. W obowiązkach nie dbałam o wolę Boga. Troszczyłam się o swój status i swoją reputację. Byłam samolubna. Gdyby siostra mnie nie przycięła, nie przemyślałabym tego, nie rozpoznałabym osobistych pobudek. Gdy to pojęłam, nie miałam już żalu w sercu. Czułam, że moje pobudki są plugawe. Bóg rozprawiał się ze mną za pośrednictwem innych, nie po to, żeby mnie upokorzyć. On chciał mnie oczyścić, poprowadzić do pełnienia obowiązków i do wkroczenia w prawdę. Zrozumiałam, że gdy się nie wykłócałam, tylko starałam się być posłuszna, Bóg mnie oświecał i uświadamiał mi moje braki i wady, bym nie trzymała się swych pomysłów i nie szkodziła pracy Kościoła. Tak. Gdy to pojęłam, nie czułam udręki w sercu. Czułam się spełniona. To były cudowne doświadczenia. Bogu dzięki. Jeśli w obliczu rozprawiania się z nami nie kłócimy się i stajemy przed Bogiem, to zyskujemy. Tak. Potem odnalazłam ścieżki praktyki w Słowie Bożym. Bóg Wszechmogący mówi: jaką zepsutą cechę usposobienia trzeba skorygować, aby odebrać lekcję posłuszeństwa? To właśnie skłonność do arogancji i zadufania jest największą przeszkodą dla praktykowania przez ludzi prawdy i posłuszeństwa Bogu. Ludzie o aroganckim i zadufanym usposobieniu są najbardziej skłonni do rozumowania i nieposłuszeństwa. Zawsze myślą, że mają rację, więc nie ma nic pilniejszego niż skorygowanie i rozprawienie się z aroganckim i zadufanym usposobieniem. Kiedy ludzie staną się ulegli i przestaną przedstawiać własną argumentację, problem buntu zostanie rozwiązany, a oni będą zdolni do posłuszeństwa. A jeśli ludzie mają być w stanie osiągnąć posłuszeństwo, czy muszą posiadać pewien stopień racjonalności? Muszą posiadać rozsądek normalnego człowieka. Bez względu na to, czy w jakiejś sprawie postąpiliśmy właściwie, czy nie, jeśli Bóg nie jest usatysfakcjonowany, powinniśmy postępować tak, jak Bóg mówi. Słowa Boże są standardem dla wszystkiego. Czy to jest racjonalne? Taki rozsądek powinien ponad wszystko znajdować się w ludziach. Bez względu na to, jak bardzo cierpimy i bez względu na nasze intencje, cele i powody, jeśli Bóg nie jest usatysfakcjonowany, jeśli nie zostały spełnione Boże wymagania, to nasze działania niezaprzeczalnie nie były zgodne z prawdą. Więc musimy słuchać Boga
być mu posłuszni i nie próbować argumentować ani usprawiedliwiać się przed Bogiem. Kiedy posiadasz taką racjonalność, kiedy posiadasz rozsądek normalnej osoby, łatwo rozwiązać twoje problemy, a ty stajesz się naprawdę posłuszny. Bez względu na to, w jakiej znajdziesz się sytuacji, nie będziesz nieposłuszny i nie będziesz przeciwstawiać się wymaganiom Boga, nie będziesz analizować, czy to, o co prosi Bóg, jest właściwe czy nie, dobre czy złe. Będziesz w stanie być posłusznym. W ten sposób korygując swój stan rozumowania, bezkompromisowości i buntowniczości. Czy każdy ma w sobie te buntownicze stany? Te stany często pojawiają się u ludzi, a ci myślą sobie, dopóki moje podejście, propozycje i sugestie są rozsądne, to nawet jeśli naruszam zasady prawdy, nikt nie powinien mnie przycinać ani rozprawiać się ze mną, bo nie dopuściłem się zła. To powszechny stan u ludzi. Uważają, że jeśli nie popełnili zła, nie należy ich przycinać ani rozprawiać się z nimi. Tylko ludzie, którzy dopuścili się zła, powinni tego doświadczyć. Czy ten pogląd jest prawidłowy? Absolutnie nie. Obiektem przycinania i rozprawiania się jest głównie zepsute usposobienie ludzi. Jeśli ludzie mają zepsute usposobienie, należy ich przyciąć i rozprawić się z nimi. Gdyby ktoś ich przyciął i rozprawił się z nimi dopiero po tym, jak dopuścili się zła, byłoby już za późno, ponieważ szkody zostałyby już wyrządzone. A jeśli usposobienie Boga zostało znieważone, dostanie ci się za to. Bóg może przestać wykonywać w tobie dzieło. W takim przypadku, jaki byłby sens rozprawiania się z tobą? Nie ma innego wyjścia, niż tylko cię zdemaskować i wyrzucić. Główną trudnością, która uniemożliwia ludziom posłuszeństwo Bogu, jest ich aroganckie usposobienie. Jeśli ludzie naprawdę są w stanie zaakceptować osądzanie i karcenie, będą w stanie skutecznie skorygować swoje własne aroganckie usposobienie. Bez względu na to, w jakim stopniu są w stanie je skorygować, jest to korzystne dla praktykowania prawdy i bycia posłusznym Bogu. Amen. Amen. Ze słów Bożych zrozumiałam, że aby wyzbyć się kłótliwego usposobienia, należy okazywać posłuszeństwo. Nieważne, jak dobre są twoje argumenty, jeśli nie zgadzają się z prawdą lub ktoś zgłosi sprzeciw, zaakceptuj to, szukaj prawdy i spróbuj siebie zrozumieć. Taki rozum i ścieżkę praktyki należy mieć. Właśnie. Kłótliwi ludzie nie szukają ani nie akceptują prawdy. Brak im posłuszeństwa. Więc choćby doświadczyli bardzo dużo, nie wzrosną w życiu. Tylko posłuszeństwo Bogu i autorefleksja poprzez słowa Boga mogą zmienić nasze usposobienie. Racja. Przez lata, kiedy wierzyłam w Boga, ilekroć mnie przycinano, czułam w sercu opór, chciałam się kłócić. Nie zyskiwałam prawdy. Mogłam mieć taką wiarę przez 20 lat i co bym zyskała? Zrozumiawszy to, postanowiłam, że gdy będą mnie przycinać, to będę posłuszna i wyciągnę z tego naukę. To szansa na zyskanie prawdy i zmianę. Powinnam to docenić. Starać się akceptować prawdę i być posłuszną Bogu. Bogu dzięki. Bogu dzięki. To dobre doświadczenie. Tak.